telefonie Paweł Paszak, ekspert Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Który się Chinami zajmuje. Na początek sprawa tego, jak wygląda życie w Chinach. Od tej najciemniejszej strony, czyli Ujgurów, to mniejszość muzułmańska, która zamieszkuje państwo środka. Mniejszość, której nie tolerują komunistyczne władze Chin, to wiemy nie od dziś i wiedza jest dość dobrze, przynajmniej dla ekspertów, udokumentowana. Natomiast mamy raport oficjalny, na ile takie publikacje jak raport nad Ujgurów, który się pokazał w ostatnich godzinach, zmieniają nastawienie społeczności międzynarodowej na sprawę przestrzegania praw człowieka w państwie, w Chinach, w państwie środka. No tak, pan redaktor zrobił takie tutaj wprowadzenie do rzekomych prześladowań w Unii Europejskiej, a tu mamy do czynienia jednak z bardziej realnymi problemami i raport, do którego się pan odwołuje, jest to raport amerykańskiego New Lines Institute i tam podjęto kwestię sytuacji ludności ujgurskiej z perspektywy konwencji o zapobieganiu i przeciwdziałaniu ludobójstwu z 1948 roku, do której notabene dość spory wkład wyłożył Polak Rafał Lemkin. Ale przechodząc do sedna sprawy, zgodnie z tym raportem od 2014 roku rząd chiński podjął bardzo drastyczne kroki na rzecz sinizacji tego obszaru. Zaczęło się od wysyłania etnicznych Chińczyków Han do zamieszkania w domach Ujgurów w celu monitorowania ich aktywności. Jednocześnie też władze przymuszały lub też zachęcały bardzo aktywnie do zawierania małżeństw między mężczyznami Han i Ujgurkami. I tutaj takim kolejnym etapem był rok 2017, gdy formalnie zalegalizowano masowe internowania Ujgurów w tych tak zwanych obozach przeznaczonych do jakby walki z ekstremizmem, bądź też przystosowywania tych Ujgurów do rynku pracy. Także takie klasyczne obozy reedukacyjne, które w Chinach występowały również w epoce słusznie minionej. To też jest naprawdę, to jest bardzo kompleksowa strategia, która obejmuje również przymusowe sterylizacje ujgurskich kobiet w wieku rozrodczym oraz gdy dochodzi do internowań, są często, jak już tak powiem, targetowani również mężczyźni w tym wieku rozrodczym, żeby ograniczyć tą dynamikę demograficzną. I właśnie autorzy raportu wskazują, że ta taka strategia demograficzna przyjęta przez władze w Pekinie wobec ludności ujgurskiej jest ludobójstwem właśnie z uwagi na fakt, że ono prowadzi do biologicznego zniszczenia tej grupy. I na to zakładają się takie też działania jak udostępnianie powszechne aborcji oraz zakładanie tak zwanych spirali, które uniemożliwiają zajście w ciążę. I mamy też dostęp do danych, które wskazują, że właśnie wskaźnik urodzeń w Khotan i Kaszgarze w Xinjiangu, one w latach 2015-2018 spadły o około 60%. I o ile faktem jest, że w skali całych Chin mamy do czynienia z kryzysem demograficznym, to tamten wskaźnik wyniósł niewiele ponad 4%, czyli w Xinjiangu spadły urodzenia o 60%, a w skali całego kraju było to 4%. Także tu widzimy, że te mechanizmy rozdzielania rodzin, obozów internowania, akcje sterylizacji kobiet, one przynoszą tragiczne rezultaty. I to jest ten element tego, jak władze centralne, władze komunistyczne w Pekinie traktują mniejszości. Dlaczego Ujgurzy znaleźli się na cenzurowanym sadzie? Co ta mniejszość szkodzi władzom komunistycznym, władzom w Chinach? Tutaj oczywiście jakby z perspektywy władz komunistycznych, mimo tej takiej oficjalnej narracji, która wskazuje, że są otwarci na różnego typu mniejszości, jednakże ta otwartość głównie ogranicza się do robienia różnych sesji zdjęciowych z różnymi kolorowymi grupami tańczącymi na tle jakiejś chińskiej albo lokalnej architektury. Problem z Xinjiangiem jest taki, że tam są dość silne tendencje separatystyczne, wynikające z faktu, że historycznie region ten nie należał do Chińskiej Republiki Ludowej, podobnie jak Tybet. Stąd
stąd też jakby tutaj były dość silne tendencje, może nie separatystyczne, no ale niewątpliwie ta część Chin, formalnie ta część Chin, zamieszkiwana jest przez ludność, która ma znacznie silniejsze związki ze światem muzułmańskim. I tutaj właśnie dążenie, czy też poczucie autonomii tej ludności oraz ich niechęć do władz komunistycznych sprawiła, że stali się celem ataku. Oczywiście tutaj też były po stronie Ujgurów również próby walki walki z władzami chińskimi. No i dla Chin Ujgurzy są, można powiedzieć, takim obiektem numer jeden w ich wojnie z terroryzmem. Oczywiście i te działania, które są podejmowane, czy obozy internowania, czy instalacja kamer, upowszechnienie inwigilacji, są uzasadniane podobnie jak amerykańska wojna z terroryzmem. Że to jest walka o bezpieczeństwo, zresztą skąd my to znamy? Rosja wszystkie wojny, które prowadziła, czy z Czeczenami, czy z Gruzją, czy z Ukrainą, zawsze to jest walka z terroryzmem. Słowo, które może usprawiedliwić każdą napaść, każde pogwałcenie prawa międzynarodowego, każdą także zbrodnię wojenną. To walka z terroryzmem. Zresztą wydaje się, że Chiny pod względem militarnym nie tylko do wojny z terrorystami się szykują, że Chiny szykują się do walki o prymat globalny, i to nie tylko w tym wymiarze ekonomicznym, ale także militarnym. Mówi się o słynnej pułapce Tukidesa, że jednak Chiny są skazane ze Stanami na konflikt. To nie tylko konflikt, jakby to chciał Joe Biden, ekonomiczny czy handlowy, ale taki tradycyjny militarny konflikt. No tutaj jest, w mediach się właśnie pojawiły tego typu doniesienia związane z wypowiedzią wiceprzewodniczącego Chińskiej Centralnej Komisji Wojskowej, w której właśnie on uzasadniał ten dość dynamiczny wzrost chińskich wydatków na zbrojenia właśnie koniecznością przygotowywania się do tej pułapki Tukidydesa. Tu trzeba też zrobić pewne sprostowanie, bo trochę ta koncepcja zaczęła żyć własnym życiem. Ona jest autorstwa amerykańskiego politologa z Uniwersytetu Harvarda, Grahama Allisona. I on badał przypadki pojawienia się nowych hegemonów w historii, poczynając od Aten i Sparty, wskazując, że w większości tych przypadków, gdy dochodziło właśnie do takiego pojawienia się potencjalnego rywala, dochodziło do konfliktów, chociaż w ostatnich stuleciach było to zjawisko rzadsze. No, ale, że tak powiem, koncepcja trzeba żyć własnym życiem. No i w tej chwili ona funkcjonuje jako taki troszkę deterministyczny wytrych, który ma pokazywać, że Chiny i Stany Zjednoczone są skazane na wojnę. To troszkę, że tak powiem, wbrew intencji autora, którego celem było uwrażliwienie czytelników na zagrożenia, które się z tym wiążą. A wracając, jak powiem, do meritum, czyli do kwestii chińskich zbroi, no tutaj jest to ciekawe, że faktycznie chiński polityk bardzo wysokiego szczebla odwołał się do amerykańskiej koncepcji, ale w mojej ocenie tutaj generałowie mają tą tendencję, że lubią zwiększone wydatki na zbrojenia i każdy argument, który służy tego typu zwiększeniu, jest dobry. Tak? Także w tym dzisiaj była to pułapka Tukidydesa, jutro to będzie Tajwan, pojutrze to będzie Morze Południowochińskie bądź agresja ze strony USA. Tym niemniej problem jest realny, ponieważ te wydatki na obronność rosną bardzo szybko. Oficjalne one mają wzrosnąć w 2021 roku o 6,8%. To w przeliczeniu na dolary to jest ponad 200 miliardów dolarów, chociaż szacunki takich, powiedzmy, bardziej niezależnych instytucji, jak choćby Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem, czy instytucje amerykańskie, wskazują, że on realnie jest wyższy o kilkadziesiąt miliardów dolarów, a uwzględniwszy te różnice w cenie, czyli w parytecie siły nabywczej, on może być jeszcze wyższy. Ale powiedz, w mojej perspektywie ten program, on będzie pochłaniał więcej środków, ponieważ tutaj mamy w sferze koncepcyjnej Chiny w 2027 roku będą obchodzić stulecie istnienia Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Do 2049 roku według zapowiedzi Xi Jinpinga i jakby we wszystkich najważniejszych dokumentach strategicznych one przewidują, że staną się siłą zbrojną klasy światowej, zdolnej pokonać każdego przeciwnika, czyli czytajmy również Stany Zjednoczone. Jakby już w tej chwili marynarka Chin jest największą formacją na świecie pod względem liczby okrętów, to jest już 335, gdzie w przypadku USA to jest o 40 około okrętów mniej, a do 2035 roku ta liczba ma wzrosnąć jeszcze do 435. A do tego dochodzi chiński program budowy lotniskowców. W tej chwili powstaje już trzeci lotniskowiec, a być może niebawem zacznie się budowa czwartego.
Chiny budują zdolności desantowe na wypadek konfliktu o Tajwan. Oprócz tego trwa też kompleksowa modernizacja lotnictwa. To mamy te słynne chińskie samoloty wielozadaniowe piątej generacji J-20, które wciąż mają problemy z silnikami wprawdzie, ale jest to na pewno pokaz chińskich ambicji i cel, do którego dążą. Tak? Także tutaj też dochodzą bombowce strategiczne, bardzo ambitny program rakietowy, w tym naddźwiękowe pociski DF-17, które są właśnie przeznaczone do niszczenia głównie baz amerykańskich bądź też grup uderzeniowych lotniskowców. No, także widzimy, że tutaj jakby rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi wymusza na władzach chińskich utrzymanie wysokich wydatków na zbrojenia. A do tego dochodzi jeszcze jeden aspekt związany z tym, że Chiny się po prostu bogacą. I o ile powiedzmy przykładowo jeszcze 10 lat temu zarobki w chińskim przemyśle to było około 30 tysięcy juanów, w tej chwili po upływie 10 lat to jest 80 tysięcy juanów, czyli 2,5 raza więcej. No jeżeli spojrzymy na armię chińską, która liczy 2 miliony personelu, to taki wzrost majętności zwyczajnie społeczeństwa prowadzi również do bardzo wyraźnego wzrostu wydatków kadrowych. A też trzeba mieć świadomość, że pole walki jakby ewoluuje. Chińczycy bardzo mocno podkreślają to, że świadomość sytuacyjna, że informatyzacja pola walki wymusza to, że armia się również do tego musi dostosować i to również zapowiada Xi Jinping. A to, żeby powiedzmy mieć personel przystosowany do takiej walki na zinformatyzowanym teatrze działań, wymusza przyciągnięcie specjalistów. No a specjalistów, prawda, trudniej jest przyciągnąć armii, gdy musi rywalizować z rynkiem prywatnym. Więc takie czynniki, rywalizacja z USA, konieczność modernizacji, cele polityczne KPH, a wreszcie też takie realia rynkowe sprawiają, że te koszty utrzymania chińskiej armii będą rosnąć. I tutaj nie oczekiwałbym jakichś poważnych zmian. I to jest pytanie, na ile te wydatki są właśnie tylko i wyłącznie wynikające z tego, że Chiny się rozwijają i po prostu one muszą rosnąć, a na ile jeszcze się patrzy na to, na co wydają chińskie siły zbrojne pieniądze, na ile to jest przygotowywanie się do możliwości działania w różnych miejscach na świecie, a to w Afryce, a to w Azji, a to w Europie, tak żeby móc, tak jak obecnie Stany, działać tam, gdzie tylko jest taka potrzeba. No, przez bardzo długi czas Chiny, z uwagi na to, że były po prostu państwem bardzo biednym, które jakby nie mogło się równać ani ze Związkiem Radzieckim, ani ze Stanami Zjednoczonymi, ich strategia ukierunkowana była zasadniczo defensywna. To się mówi o takiej koncepcji, też my często jej używamy w Polsce w kontekście polityki Federacji Rosyjskiej, czyli zdolności antydostępowe, tak, żeby utrudnić przeciwnikowi możliwość działania albo zwiększyć straty do takiego poziomu, który będzie niemożliwy do przyjęcia, tak, i tym samym odstraszamy możliwość obcej interwencji. No i właściwie od początku istnienia Chiny się orientowały właśnie na taką strategię, a w szczególności w latach 90. ich celem były Stany Zjednoczone, gdyż tutaj jakby głównym punktem zapalnym, potencjalnym punktem zapalnym to jest Morze Południowochińskie i Tajwan. No i gwarantem jakby niezależności, suwerenności tych obszarów jest armia amerykańska. No i Chiny z racji też ograniczonych możliwości technologicznych, finansowych koncentrowały się na tym, jak asymetrycznie zwiększyć swoje siły do takiego poziomu, aby relatywnie niskim kosztem zadać Amerykanom jak największe straty, żeby ich odstraszyć od tej potencjalnej interwencji w obronie Tajwanu, gdy przyjdzie ten dzień, kiedy Chiny zdecydują się na atak na Tajwan, żeby Stany Zjednoczone się dwa razy zastanowiły albo w ogóle tej interwencji nie podjęły. I przez bardzo długi czas ta strategia rozwoju chińskich sił zbrojnych opierała się właśnie na tym myśleniu antydostępowym, po angielsku to jest A2AD, Anti-Access Area Denial, ale od pewnego czasu widzimy odwrót. Odwrót od tego, co pewną ewolucję tej strategii, która właśnie odchodzi tylko i wyłącznie od zdolności antydostępowych, a zmierza właśnie w kierunku tak zwanej projekcji siły, tak, czyli zdolności do wpływania militarnie na sytuację już nie tylko jakby na tych bliskich wodach w bezpośrednim sąsiedztwie Chin, ale także na przykład na Oceanie Indyjskim. I tutaj właśnie rozwój też chińskiej marynarki wojennej pokazuje, że Chińczycy coraz bardziej myślą, tak można powiedzieć, długofalowo o dominacji w obszarze zachodniego Pacyfiku, a potencjalnie również o rosnącym znaczeniu w obszarze Oceanu Indyjskiego. I tutaj te grupy bojowe lotniskowców, nad którymi Chińczycy pracują, flota też niszczycieli wysokiej klasy,
to są typ 055 i 052. One są krojone właśnie po to, aby tego typu misje również realizować. No i Chiny już obecnie posiadają bazę w Djibouti w Afryce, której podstawową misją jest ochrona szlaków komunikacyjnych, ale oczywiście to jest wciąż bardzo niewiele, to ma bardziej znaczenie cały czas symboliczne. I w kontekście tych takich rosnących zdolności projekcji siły też tutaj należy wziąć pod uwagę uzależnienie Chin od surowców z Bliskiego Wschodu. W chwili obecnej około 70-80% no, tych surowców energetycznych importowanych do Chin pochodzi z Bliskiego Wschodu. A to sprawia, że no jakby to biegnie szlakami przez Ocean Indyjski, które są kontrolowane przez siły USA zasadniczo i oraz ich sojuszników, a w przyszłości także być może marynarkę Indii. A są to państwa oczywiście, które z Chinami posiadają, mówiąc eufemistycznie, złożone relacje. I to przez Chiny jest określane jako dylemat cieśniny Malaka, tak? Czyli gdyby na przykład Chiny zdecydowały się zaatakować Tajwan, no wówczas istnieje na przykład ryzyko, że Amerykanie oraz siły sprzymierzone będą starały się, powiedzmy, doprowadzić do blokady morskiej Chin, a mają ku temu instrumenty, i na przykład odcięcia ich od surowców. No Także tutaj widzimy, że tutaj te interesy chińskie oczywiście wiążą się z prestiżem, z możliwością zabezpieczenia własnych interesów, ale także zabezpieczenia swojego bezpieczeństwa energetycznego. I to jest element rozgrywki. Chiny się budują nowe bazy, wszystkich nie opiszemy, ale jak rozumiem, konkluzja jest taka, że to starcie także w wymiarze militarnym no, jest planowane i Chiny do niego się przygotowują. No, wydaje mi się też, żeby być uczciwym wobec każdej armii świata, wydaje mi się też, że tutaj jakby większość sił zbrojnych jednak ich naturalną misją jest fakt przygotowywania się do wojny. Chociaż w przypadku Chin to ma no, jakby większe znaczenie, ponieważ tam w ramach tego wielkiego odrodzenia narodu chińskiego, które głosi Xi Jinping, no tutaj dochodzi kwestia Tajwanu i warunkiem tych wielkich, znaczy powstania tych wielkich Chin, no jest ta zbrojna i korporacja Tajwanu, bo wiemy, że Tajwańczycy nie są zainteresowani powróceniem do macierzy. Patrząc na to, co się choćby dzieje w Hongkongu, patrząc na to, że Tajwan sobie świetnie radzi jako gospodarka i demokracja. No i tutaj jedyną tak naprawdę opcją ze strony chińskiej pozostaje zbrojna inwazja. I tutaj oczywiście Tajwan samotnie nie ma szans, ale jeżeli dodamy do tego siły USA i ich sojuszników, no wówczas tutaj oczywiście bilans jest na niekorzyść Chin, co sprawia, że Tajwan wciąż jest niezależny. I jeżeli w ogóle spojrzymy na tą taką rewizjonistyczną politykę Chin w wielu obszarach, no tutaj główną barierą są Stany Zjednoczone, bazy, które posiadają w Japonii, w pierwszym łańcuchu wysp, w Korei, w drugim łańcuchu wysp. I w momencie, w którym zabraknie Amerykanów, no tutaj jakby droga do chińskiej ekspansji będzie otwarta. Też trzeba być ostrożny, bo oczywiście Chiny rosną cały czas, ale jakby to nie jest deterministyczne, tak? W pewnym momencie mogą choćby mieć problem z demografią czy z systemem finansowym i to, że będą dalej rosnąć, nie jest jakby, że tak powiem, dane z góry. Więc tutaj oczywiście trzeba bardzo bacznie obserwować rozwój chińskich sił, ale też nie wpadać w nadmierną panikę, ponieważ tutaj koszty potencjalnej wojny będą tragiczne dla wszystkich stron i być może to przemówi do rozsądku władz w Pekinie. Powiedział Paweł Paszek, ekspert Instytutu Nowej Europy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.